trosce o najstarszych mieszkańców naszego miasta i o samotne osoby z niepełnosprawnością. Już w godzinach popołudniowych od dzisiaj będą czynne numery telefonów, które będą całodobowe. Będą przypisane do każdej dzielnicy. W zależności od tego, w jakiej dzielnicy senior mieszka, będzie miał określony konkretny numer telefonu, gdzie będzie można zgłaszać wszystkie potrzeby, łącznie z koniecznością dostarczenia zakupów. Tą formę pomocy dedykujemy osobom 70+, samotnym. I tu, szanowni państwo, ogromny apel do członków rodzin, seniorów samotnych, żeby jednak, jak mamy czas, jak w tej chwili ze względu na trudną sytuację nie pracujemy, żeby pomóc swoim rodzicom, będą udostępnione całodobowe numery telefonu. W zależności od tego, w jakiej dzielnicy mieszkamy, będziemy mieć do dyspozycji konkretny numer telefonu. Jednocześnie, proszę państwa, uruchamiamy całodobowy dyżur psychologów, którzy będą do dyspozycji mieszkańców miasta Opola. Będziemy monitorować sytuację przede wszystkim członków rodzin tych osób, które pozostają w kwarantannie. Będziemy do państwa dyspozycji. Chciałabym też podać państwu numer telefonu, pod który mogą się zgłaszać mieszkańcy miasta Opola z różnymi inicjatywami, bo coraz częściej dzwonią w różne miejsca osoby, które są dziś skupione w organizacjach pozarządowych, indywidualni mieszkańcy miasta, którzy deklarują chęć pomocy. I uruchomiliśmy taki telefon w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. To jest telefon, który będzie czynny w godzinach od 8 do 20, 77 454 21 59 i 77 455 63 90 91 do 92. Na ten numer telefonu mogą również dzwonić mieszkańcy miasta Opola, którzy deklarują chęć włączenia się w pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Coraz częściej mamy telefony od osób, które z powodu kwarantanny nie mogą wyprowadzić swoich psów z domu i też na te telefony, które są do państwa dyspozycji, będzie można zgłaszać takie potrzeby, albowiem miasto zorganizuje możliwość przewozu psa na czas kwarantanny do schroniska dla zwierząt. Te telefony są do państwa dyspozycji do odwołania, tak długo jak one będą potrzebne, tak długo będziemy je odbierać i będziemy do dyspozycji mieszkańców miasta Opola.